Motodziennik wspiera portal ogłoszeniowy samochody.pl. Wystawienie ogłoszenia niezależnie od wartości auta kosztuje nie więcej niż 10 zł. Oraz OptiFinance, specjaliści od leasingów, kredytów i ubezpieczeń. Zabezpiecz auto, skuteczne zabezpieczenia antykradzieżowe. Oraz Fanfaro, producent specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, przemysłowych i rolniczych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Zapraszam na kolejny tydzień z naszym programem, na kolejny tydzień z Motodziennikiem. I bez zbędnej zwłoki przechodzimy do tego, co w motoryzacji nowe, ciekawe i interesujące. A zaczynamy w Polsce. Test wojaka. Wojacha Free pojawił się na kanale ze dwa miesiące temu i sporo osób ten test oglądało, więc tylko w dwóch słowach. To chiński SUV premium elektryczny i bardzo przyjemne auto jednocześnie. Wygodne lekkie w jeździe. W grudniu nie było decyzji, czy auto trafi do sprzedaży w naszym kraju. Był lekki zakres cenowy okolice ok. 350 tysięcy złotych, 500 km zasięgu, 4-4 do setki, 490 koni i świetne pneumatyczne zawieszenie. Dla mnie Wojach był swego rodzaju szokiem, bo oczywiście jeździłem. Wcześniej chińskimi elektrykami, typu Maxus na przykład, i chińskimi autami, tak po prostu. I może dlatego oczekiwania nie pokryły się z tym, co zastałem. Wojak to udana konstrukcja i wiemy już dokładnie, ile może kosztować 330 tysięcy złotych. To oficjalna cena, choć oficjalnej decyzji, że to auto faktycznie będzie u nas dostępne i co się z tym wiąże, będzie je można serwisować, jeszcze nie ma. Na wycenę czeka jeszcze drugi model, Dream, choć zainteresowanie dużym vanem, w dodatku chińskim i elektrycznym, może być w naszym kraju ujemne. A skoro na własnym podwórku jesteśmy, wyceniony został Golf 8 po lifcie. I ciekawostka, teoretycznie jest wyraźnie taniej. Ceny startują z okolic 110 tysięcy za hatchbacka, 120 za kombi. Ale tylko teoretycznie, bo o ile odchodząca do przeszłości odmiana faktycznie startowała z poziomu 125 tysięcy, w dodatku z silnikiem 1.0, a nie 1.5, to była to kwota, której i tak nikt za auto nie zostawiał. W grudniu oferty w okolicach stówy bez problemu można było znaleźć w sieci. Jednak przy okazji dwie ciekawostki. Rok temu, rocznik 2022, auto ze 130-konny 15TSI nadwoziem kombi kosztowało 141 tysięcy złotych, a w roku 2020 w chwili debiutu ósemki podstawowa wersja kosztowała niecałe 70 tysięcy. I wtedy też cenniki zostały tak przygotowane, że wydawało się, że ósemka jest tańsza od siódemki. O takich cenach jak te 4 lata temu możemy pomarzyć, ale ceny spadają i mam nadzieję, że niedługo za auto kompaktowe znowu będziemy płacić trochę poniżej 100 tysięcy złotych. To oczywiście dużo, ale wyraźnie mniej niż rok temu. Przy koncernie Volkswagena jeszcze na moment zostaniemy. Skoda do 2026 roku ma zamiar wprowadzić 6 nowych modeli elektrycznych, a na mojego nosa najważniejszym z nich będzie następca CityGo, auto segmentu A lub pogranicza A i B z ceną w okolicach ikonicznych już 20 tysięcy euro. I co już nie jest niczym niezwykłym, jest spora szansa na to, że będzie to częściowo produkt z Indii, dla obniżenia kosztów produkcji. Na ten sam zabieg zdecydował się Citroen, model EC3 jest na hinduskiej platformie, elektryczna Panda prawdopodobnie też na niej będzie. Na razie Skoda ma tylko jednego elektryka w ofercie, model Enyaq i ciekawostka, od rozpoczęcia produkcji w 2020 roku powstało ich już 200 tysięcy. Ale w ciągu dwóch lat, oprócz wspomnianego taniego elektryka, ma się pojawić kilka kolejnych kolejnych elektrycznych aut. Duży SUV, kombi w stylu oktawi oraz elektryczna Fabka. I pewnie coś tam jeszcze. Przelatuję trochę po tym temacie. Skoda w sumie zrobiła dokładnie to samo, bo prawda jest taka, że w Europie w przymusową, dodam od siebie bezrefleksyjną elektryfikację mało kto wierzy. Nawet politycy przyznający coraz głośniej, że te przepisy to były po to, żeby zmobilizować producentów i że jeszcze zobaczymy co czas przyniesie, że jeszcze wszystko może się zmienić. Mercedes, co to przecież jasno odgrażał się, że z autami spalinowymi to już koniec, ustawił w Stanach priorytet na auta spalinowe i hybrydowe. Z luksusowych elektryków się nie wycofuje jeszcze. Ale trochę wojna cenowa, trochę nasycenie rynku, trochę chińska konkurencja sprawiły, że przemyślano strategię na najbliższy czas i dostosowano ją do aktualnych oczekiwań klientów. Mało tego, większy niż do tej pory nacisk ma być na auta z segmentu C, czyli klasa A i pokrewne oraz D, to C klasa i pokrewne. I choć jakiś czas temu szefowie niemieckiej marki zakładali, że do 2030 roku większość produkowanych aut będzie elektryczna, tak teraz proporcje przewidywane proporcje są pół na pół. A i tak tak moim zdaniem to tylko próba wyjścia z twarzą, z tego nierealnego założenia, że wszyscy będziemy chcieli jeździć elektrykami? Bo nie będziemy chcieli. I jeszcze jedna ciekawostka z Mercedesa: W przyszłym roku poznamy nową serię submarkę raczej, oprócz zagospodarowanego jako taką Maybacha będzie też mytos. Czym będzie? Prawdopodobnie tym, czym Alpina była dla BMW przez lata, minus niezależność. Zresztą Alpina też już niezależna od BMW nie jest, tylko stała się jego częścią. to będzie marką elitarną kolekcjonerską. Pierwsze auto będzie prawdopodobnie bazować na modelu SL, jednak nie będzie to auto zestrojone tak, jak najmocniejsza MG. Silnik być może będzie ten sam, może będzie nawet mocniejszy. Ale ma to być, coś czuje Grand Tourer, a nie wyścigówka. Co równie ważne, będzie to auto inaczej narysowane. Zapewne będzie to Speedster, a możliwości personalizacji auta mają być niemal nieograniczone. A to wszystko zapewne za cenę dwa razy wyższą niż podstawowy SL 63 AMG, który kosztuje około miliona. Słowo komentarza? Super. Zresztą Mercedes zawsze budował auta z ogromnym potencjałem kolekcjonerskim. Czarne serie, AMG GT, a wcześniej był przecież SLR, CLK GTR. A wracając na Ziemię, nowy rok mamy już od prawie dwóch miesięcy, ale ubiegły ciągle jest analizowany, choćby w postaci podsumowań i rankingów. I oto jeden z nich: 10 najchętniej kupowanych aut kompaktowych w Europie. I sporo niespodzianek, bo pierwsza nie jest ani Corolla, jest trzecia 130 tysięcy egzemplarzy, ani Octavia jest druga 160 tysięcy, a Golf 180 tysięcy. Fokus na miejscu czwartym. 100 000 egzemplarzy i to już po raz ostatni. Peugeot 308 V W zestawieniu są dwa auta elektryczne: MG4 na miejscu 6, 72 000 egzemplarzy i Volkswagen ID3 na miejscu 9, 63 tysiące Odać i dwa słowa, model Spring, jak wiemy, został niedawno bardzo przeceniony i super, a niedługo zostanie też odświeżony. Niestety odświeżony po raz kolejny. I to jest to trochę dziwne, trochę pokazuje jak bardzo nieprzewidywalny stał się handel elektrykami w Europie. Jak bardzo Renault nie było gotowe na wstrzymanie dopłat i chińską konkurencję. Nowa dacia Spring ma trochę bardziej znośne wnętrze, trochę uatrakcyjnioną sylwetkę. I ten sam zespół napędowy co do tej pory. Co w sumie nie jest dziwne, bo i tak dacia Spring na dłuższe trasy to się średnio nadaje. Bardzo średnio. A skoro jesteśmy przy chińskich konstrukcjach, Spring jest przecież budżetowym pomysłem Renault, właśnie na chiński rynek, i tam zresztą auto jest produkowane. To koncern Stellantis zdradził nieco, jakie ma plany, jaki ma pomysł na markę Lip Motor. Produkcja ruszy w 2026 lub 2027 roku we włoskich zakładach Mirafiori. Roczne możliwości produkcyjne to około 150 tys. Sztuk. I niby ta informacja nie wzbudza większych emocji. Ale czy to nie jest dziwne, że koncern, posiadający w portfolio kilkanaście marek, od popularnych po premium, kupuje nikomu nieznaną chińską i rozkręca produkcję chińskich samochodów w Europie? Z jednej strony to oczywiście reakcja na protekcjonistyczne zapowiedzi, ze strony Unii Europejskiej, która szykuje się na starcie z ogólnie pojętą chińską motoryzacją. Ale z drugiej, czy nie można było zrobić jakiegoś taniego elektrycznego Fiata? Tak po prostu. Skoro o Fiacie mowa, z naszej europejskiej perspektywy jest to marka kiedyś szalenie popularna, a dziś niemal wygaszona, skoro w ofercie są jedynie nastoletnie już Panda i 500. Honoru broni co najwyżej Tipo, choć z tymi cenami to już słabo broni. 500X to auto niszowe, z 600 coś czuje będzie podobnie. Ale to właśnie Fiat jest najpopularniejszą marką z tych wszystkich, które wchodzą w skład koncernu Stellantis. Nie Citroen, nie Opel, nie Peugeot, właśnie Fiat. 1 350 000 sprzedanych egzemplarzy w roku ubiegłym. Ale niewielka część u nas. Główne rynki zbytu to Brazylia i ogólnie Ameryka Południowa, ale też Turcja i Algieria. Praktycznie co tydzień pojawiają się jakieś nowe plotki, komentarze związane z Renault. A to, że się jakaś współpraca z Volkswagenem szykuje, a to, że Stellantis ma wchłonąć Renault. A dziś wygląda to jeszcze ciekawiej, gdyż podobno rozważana jest współpraca wszystkich trzech koncernów czyli i Stellantis, i Volkswagena i Renault. I kto wie, czy niedługo nie zostanie powołana do życia francusko-niemiecko-włoska spółka, a platformy dla pojazdów elektrycznych przyszłości, bo to o nie chodzi, o nic innego, będą wspólne. I na koniec jeszcze dwie ciekawostki. Być może wróci model Sirocco. Ma to być efektowne, dwudrzwiowe, usportowione auto, raczej kompaktowych rozmiarów. Platforma podłogowa, może raczej jej elementy mają być wspólne z Porsche 718 Premiera rok 2028. Problem w tym, że ma to być auto elektryczne i pewnie za jakiś czas się to zmieni, ale na ten moment nie widzę w tym najmniejszego sensu. Bo mocne elektryki tylko jedną rzecz robią dobrze: przyspieszają. Natomiast jakość prowadzenia, wyważenie auta, kontrola. Nad nim to wszystko jest zdominowane przez nadmiar masy. I w tym samym duchu finałowa historia Hyundai i Seria N. Wiedzą Państwo, że ani za i30, ani za i20 z literką N nie przepadam, ale rozumiem i szanuję, że to dla kogoś fajne jest. Niemniej, produkcja tych fabrycznie podrasowanych aut na rynek europejski kończy się w lutym i nie będzie kontynuowana. Mówiąc dosadnie, spalinowe enki poszły pod topór, bo Hyundai chce się skupić na elektrycznych enkach i mogę tylko powtórzyć, to bez sensu. Sprint w 3 sekundy to nie wszystko. Sportowe auto powinno też skręcać, prowadzić się z lekkością i wyczuciem. A jak ma 4 m 10 centymetrów i waży 2 tony, to jest to po prostu niemożliwe. To wszystko na dziś. Pięknie Państwu dziękuję. W tym tygodniu test. Będzie to Land Rover Defender, ale to będzie najgłupszy, najdziwniejszy samochód, jakim przez ostatni czas jeździłem, bo będzie to wersja z silnikiem V8 o mocy 525 K. Kończę się pięknie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.